Wydawałoby się, że spod pióra profesora mogą wyjść tylko publikacje naukowe. Pan jednak stworzył bajki, zupełnie inny odbiorca i zupełnie inny język. No cóż, profesor jest też tatą, a tata musi opowiadać synkom bajki o smokach. No a że mam znajomych wydawców, więc w końcu jeden się zdecydował to wypuścić. No i w ten sposób powstały bajki o smokach. A skąd inspiracja? Akurat właśnie bajki o smokach. Nie wiem, może to jest po prostu temat klasyczny. To tak jak walc, który ma swój rytm ustalony, to tak samo temat smoków jest w pewnym sensie konwencjonalny, ale w ramach tej konwencji można stworzyć coś nowego. Ja stworzę te bajki o smokach moich, są takie trochę przekorne, bo to nie są o prawdziwych smokach, tylko umownych, bym powiedział. Ja z dziećmi w sporo życiu rozmawiałem. No najpierw dlatego, że miałem 4 młodsze siostrzyczki. No mi samemu trafili się synkowie, no ale też trzeba było z nim rozmawiać no, z językiem dzieciom dostępnych. Myślę, że każdy z nas zna ten język, nawet jeżeli nim nie pisze. Jednakże co do rozmaitości języka, to pisałem też w innych gatunkach niż ściśle naukowy, bo pisałem sporo artykułów popularnych i publicystycznych do gazet. Pisałem hasła do encyklopedii, to jest jeszcze inna konwencja. Myślę, że mam tu pióro dość elastyczne. No. Poezji nie publikowałem, chociaż jest takie porzekadło. Wszyscy piszą wiersze, ale nie wszyscy się przyznają. A jaka reakcja małego odbiorcy? No, moi odbiorcy byli zadowoleni, chociaż książka wyszła w momencie, kiedy oni już właściwie z wieku bajek o smokach to wyrastali, ale znam kilka innych przykładów, że dzieci się tym zainteresowały. Z tym, że książka jest przeznaczona zasadniczo do czytania, to znaczy to są bajki taty o smokach, czyli tata powinien wziąć 5-latkowi to na dobranoc jedną bajkę przeczytać na dobranoc, bo tam te bajki kończą się najchętniej słowem dobranoc. Podjął się pan, panie profesorze, próby odpowiedzi na pytanie, czym są Ewangelie. Jaką odpowiedź znajdziemy w publikacji właśnie o tym tytule? No ta książka jest jakby owocem moich wieloletnich wykładów na ten temat, które są standardowym elementem studiów teologicznych. Trudno to oczywiście streścić, bo jak się pisze książkę, to z natury rzeczy w kilku zdaniach się jej nie zawrze. Ale powiedziałbym tak, że najistotniejszy punkt to jest taki, że Ewangelie są biografiami Jezusa, które zostały napisane zgodnie ze starożytnymi konwencjami tego gatunku. W związku z czym są to dzieła typu historycznego, ale też z elementem literackim i z elementem, można powiedzieć, ideowym, ponieważ mówią o tym, kim naprawdę był Jezus, czyli mówią o teologii, mówią o tym, jak trzeba żyć, czyli mówią o moralności. A starożytne biografie takie właśnie były. One nie tylko przedstawiały bohatera, ale również uczyły pewnych zasad. Druga rzecz, jaką można powiedzieć, która jest oczywiście też znana wszystkim badającym Ewangelię, to jest to, że powstawały one stopniowo jako zbiór tradycji ustnej. Nie było tak, że Jezus nauczał i działał, potem ktoś usiadł i spisał. Po drodze było kilkadziesiąt lat przekazu ustnego we wspólnocie chrześcijańskiej i ta wspólnota już sobie w jakiś sposób zebrała i uporządkowała tradycję o Jezusie, tyle tylko, że w postaci mówionej. I z tej postaci mówionej potem ewangeliści przeszli do postaci pisanej, czyli trwalszej. Jaką nowość wnosi ta publikacja? Myślę, że w pełniejszy sposób niż inne pokazuje, co się działo na etapie tradycji ustnej. To znaczy, jakie czynniki sprzyjały jej trwałości, wierności przekazu, a jakie powodowały, że ten przekaz ustny przez kilkadziesiąt lat nie był tylko ślepą reprodukcją, stenograficznym zapisem, ale również pewnym opracowaniem tego przekazu. Że tam w Ewangeliach jest i historia Jezusa, i wiara Jezusa w ścisły sposób połączone. Jedno drugiemu jednak nie przeczy, ponieważ to, co jest istotne, zostało wiernie historycznie przekazane.
Wydawałoby się, że ekonomia, życie gospodarcze nie wiąże się z religią, a jednak powstała publikacja, dzieło teologa o ekonomii. No tak, żyjemy w czasach, kiedy społeczność świecka chce mieć monopol. Znaczy państwo zajmuje wszystkie możliwe sfery, a kościołowi zostawia zakrystię. Otóż jest to oczywiście podejście błędne. Życie gospodarcze, jak każdy składnik życia ludzkiego, wiąże się z zasadami moralnymi. A dlaczego? Ponieważ w każdym życiu ludzkim zawsze jest napięcie między pewnym stanem faktycznym, a tym, co być powinno. W związku z czym również w wypadku gospodarki i ekonomii należy konfrontować to, co jest tym, co być powinno. Dlaczego akurat w dziedzinie ekonomii? No tu trochę zadecydował o tym przypadek. Mój ojciec był profesorem ekonomii, w związku z czym ja jednak czegoś się na ten temat nauczyłem. To nie jest tak, że to jest książka zupełnie amatorska. Nie mam za sobą systematycznych studiów z tej dziedziny, natomiast zawsze mnie ona interesowała i miałem, można powiedzieć, dobre, solidne podstawy w młodym wieku. I dzięki temu wydaje mi się, że potrafię zrozumieć zasady ekonomii i gospodarowania i oświecić to z punktu widzenia moralności. Zresztą myślę, że jest to połączenie naturalne, to znaczy sama okoliczność, że życie gospodarcze dostarcza ludziom dóbr materialnych koniecznych do życia, sprawia, że gospodarka jako zjawisko jest zjawiskiem moralnym, pozytywnym. Reszta to są szczegóły. Następnie gospodarka bez uczciwości nie może funkcjonować. Gdyby wszyscy kradli, nie miałoby sensu pracować, dorabiać się, oszczędzać itd. Kolejna publikacja zwraca uwagę już samym tytułem Za rodziną, z rodziną pod prąd. Skąd tak szczególnie skonstruowany tytuł? No wiem, ten tytuł wziął się stąd, że miałem dwa pomysły na tytuł i w końcu stwierdziłem, że trzeba je połączyć. I napisałem ten znak równości i okazało się, że to dobry pomysł. W każdym razie wydawcy się spodobał, czytelnikom nie wiem, bo nie pytałem, ale chyba też. Właśnie, co to w dzisiejszych czasach, co to znaczy być za rodziną, popierać rodzinę, doceniać rodzinę? Ano właśnie trzeba pływać pod prąd, ponieważ życie społeczne zmierza do tego, żeby ludzi rozdrobnić, pokawałkować, żeby było społeczeństwo singli zamiast rodzin z dziećmi. I ta presja ekonomiczna, ideologiczna powoduje, że normalne życie rodzinne, naturalne, zwyczajne wymaga takiego właśnie wysiłku jak pływanie pod prąd. Pod prąd da się płynąć, chociaż to trzeba być niezłym pływakiem. Niestety wielu nie daje rady i stąd kryzys rodziny. No więc warto by chyba zmienić kierunek tego prądu. W sytuacji wysokich podatków normalne sytuacja rodzinna, czyli mąż pracuje, żona przez te kilka lat, zanim wróci do pracy, opiekuje się dwójką, trójką dzieci. Ten model jest trudny do zrealizowania. A w związku z tym ludzie poprzestają na jednym dziecku i jeszcze podrzucają go dziadkom, bo przecież matka też musi pracować. Musi, bo inaczej popadną w skrajną biedę, nie spłacą kredytu i tak dalej. No więc ten mechanizm ekonomiczny powoduje osłabienie rodziny w pierwszej kolejności. On się bierze z tego, że zbyt duża część tego, co żeśmy wytworzyli, jest przejmowana i przetwarzana przez państwo. Łączne opodatkowanie to jest około połowy dochodu i taka jest proporcja między wydatkami państwowymi a dochodem narodowym i to jest zła proporcja. Ją się w tej chwili próbuje trochę skorygować, oddając część tych podatków tam na drugie dziecko, ale to są półśrodki, to problem jest poważniejszy. Drugi czynnik to jest organizacja życia dzisiaj, to znaczy to, że każdy właściwie pracuje indywidualnie, że wylatuje rano z domu i wieczorem się dopiero spotyka z bliskimi. Trzeci to jest presja mediów. Zamiast na twarze żony i dzieci patrzy przeciętny ojciec rodziny w telewizor albo w komputer. No i oczywiście ideologia niechętna rodzinie, która przez większość mediów jest forsowana. Czy to dlatego, że ich właścicielami są ludzie szkodliwi, przeniknięci tą ideologią hedonistyczną, czy też
dlatego że dziennikarze sami z powodu nie prowadzą życia zdrowego i innym tego samego życzą. W Polsce jest tak, inaczej niż na Zachodzie, że ludzie chcą mieć dzieci, że przeciętna Polka deklaruje, że chce mieć od trójkę, ewentualnie dwójkę dzieci, a ma jedno, czasami dwoje. I to jest ogromna różnica. Już wystarczy wyemigracja do Wielkiej Brytanii, gdzie są lepsze warunki materialne, żeby te dzieci się pojawiły. Wniosek stąd, że poprawa sytuacji ekonomicznej Polski i zracjonalizowanie wydatków państwa samo w sobie będzie ważnym czynnikiem rozwoju demograficznego. Oczywiście warto też dbać o to, żeby ta agitacja antyrodzinna, której wyrazem są na przykład krzykliwi zwolennicy aborcji, żeby ta agitacja była przyhamowana. No to jest oczywiście też w naszej mocy. Państwo powinno też w swoim prawodawstwie sprzyjać trwałości rodziny. W tej chwili o rozwód jest zbyt łatwo. Jak pan ocenia, panie profesorze, współpracę z wydawnictwem Petrus? No i dlaczego akurat podjął się pan współpracę z tym wydawnictwem? Są konkretne, szybkie decyzje. W miarę terminowo wszystko się odbywa. Następna moja książka pewnie też do Petrusa trafi. Już jest na biurku.